Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mam dla Was bardzo ważne przesłania od Matki Bożej, jak również od Jezusa Chrystusa na czasy ostateczne, więc proszę Was teraz o wysłuchanie. Matka Boża, kochane dzieci, ja, Wasza Niebieska Matka, wszystkich Was kocham i Wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jak zauważyłyście, kochane dzieci, szatan bardzo szaleje i będzie robił wszystko, aby jak największą liczbę ludzi zatracić w piekle. Kochane dzieci, nie wolno Wam pozwolić na to, bo jest to czas prób dla Was. Nie wolno Wam lekceważyć szatana. Zawsze trzeba walczyć z całej siły, gdy kiedykolwiek zgrzeszycie. Najdalej na następny dzień idźcie do spowiedzi. Jeżeli będziecie sobie lekceważyć, to szatan będzie Was opętywał. Jak najprędzej należy pozbyć się grzechu, aby sumienie pozostało czyste. Codziennie proście o pomoc Boga Ojca, mnie i mojego Syna Jezusa Chrystusa oraz Waszych aniołów stróżów. Zaufajcie, niebo Wam chętnie pomoże. Kocham Was, kochane dzieci, i dlatego też Was wszystkie błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie memu Synowi i mnie, gdyż my Was dobrze prowadzimy. Drugi przekaz, tym razem Jezus Chrystus. Kochane dzieci światłości, ja, Jezus Chrystus, kocham Was i Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Starajcie się uzyskać odpust zupełny, odmawiając modlitwy, warunkujące jego uzyskanie. Nie zaniedbujcie tego. Ofiarowujcie go zawsze przez przeczyste ręce mojej Najświętszej Matki, a ona już wie, komu potrzebne są te modlitwy. Wy sami też na tym skorzystacie. Kochane dzieci światłości, 15 w niedzielę proszę Was, abyście podjęły kilkugodzinną modlitwę, kto tylko może. Polska obecnie znalazła się w ogromnym niebezpieczeństwie. Musicie bardziej zaufać i podjąć szturm modlitewny, aby ratować Polskę. Kochane dzieci, bądźcie święte. Już przysłowiowe godziny dzielą Was od końca tego pokoju. Rozpocznie się to wszystko, co było zapowiadane tyle czasu. Cokolwiek by się nie działo, Wy Bogu macie zaufać bezgranicznie. Wszystko, co robicie, niech stanie się modlitwą. Kochane dzieci światłości, czuwajcie, bo szatan Was, Wasz przeciwnik, nie śpi. To są ostatnie chwile jego panowania. Szatan coraz bardziej się rozzuchwala. Będzie Was coraz bardziej gnębił. Ja jednak będę Was ochraniał. Macie danych tyle środków do Waszej obrony. Przede wszystkim macie danych aniołów stróżów. Wykorzystujcie więc ich. Dałem ogromną moc aniołom. Możecie prosić ich o przysługę, a oni wypełnią, o ile nie będzie to się sprzeciwiać woli Bożej. Nie grzeszcie. Pokazujcie wszystkim świętość życia. Kocham Was i Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie. Jeszcze to ostatnie przesłanie od Matki Bożej. Kochane dzieci światłości, ja, Wasza Niebieska Matka, kocham Was i Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochane dzieci, bardzo Was proszę o modlitwę, szczególnie w dniu 15 sierpnia od godziny 9:30 do 12:30.
Niech jak największa liczba ludzi modli się za Polskę, ojczyznę, której jestem królową. Zaufajcie waszej niebieskiej mamie. Zaufajcie waszej królowej. Dajcie się prowadzić jak dzieci. Wielu wrogów ukrytych i jawnych czyha na was, a ciemne chmury nadchodzą nad Polskę. Potrzeba naprawdę wiele modlitwy za Polskę. Postarajcie się codziennie uzyskiwać odpust zupełny, a skorzystacie z tego wy i dusze czyśćcowe. Kochane dzieci, bardziej ufajcie Bożemu miłosierdziu. Spełniajcie więcej dobrych uczynków. Trwajcie w miłości, bądźcie pokorne. Tak często wam to powtarzamy z moim słodkim synem. Jeśli nie będziecie tego czynić, to szybko pochłonie was zły duch. Bądźcie ufni, bo wiele niepokoju w was jeszcze jest. Jak bardzo rani nas brak ufności. Kochajcie się, ale Bożą miłością. Pozbądźcie się wszelkiej gnuśności, wszelkiego ziemskiego przywiązania. Niech w was trwa Boża miłość. Wszelkie przyjemności odstawcie na daleki plan. Trwajcie w małżeńskiej świętej czystości. Przez wiele jeszcze cierpień przejdziecie. Zapraszajcie mojego syna i mnie zawsze w każdej chwili. My wraz z waszymi aniołami stróżami będziemy wam pomagać, tylko o to poproście. Zaopatrujcie się, kochane dzieci, póki jeszcze można. Niedługo wszystko zacznie drożeć, a końcu zacznie brakować. Kocham was, kochane dzieci, i wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pamiętajcie, aby odmawiać cały różaniec święty, koronkę do Bożego Miłosierdzia i różaniec święty stacji męki pańskiej. Kochani, to dzisiaj na tyle. Bardzo wam dziękuję za poświęcenie czasu i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej modlitwie o ochronę naszego kraju przed III wojną światową i kataklizmami. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTube Łukasz Andryszczak i odsłuchać nagranie, które pojawia się codziennie o 6 rano. Można go oczywiście odsłuchać o dowolnej porze, ale ważne jest, żebyście powtarzali za mną modlitwę lub sami ją odmówili w myślach lub na głos, a następnie wpisali swoje imię w komentarzu pod filmem. Jest to lista obecności osób, od których jest intencja modlitewna, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Następnie proszę o polubienie nagrania, wtedy zwiększy się jego zasięg i więcej osób będzie się mogło o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział. Oczywiście też zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do wsparcia moich zbiórek charytatywnych, mianowicie zbiórki na pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, jak również zbiórkę na pomoc dla zwierząt. Kto z was chciałby więcej doczytać odnośnie przekazów, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie każdego filmu na kanale. Ja wam teraz dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.